Chaos, dzisiaj Dragster i pierwsza jazda, nie tylko po Obrówca na stację, ale trochę dalej. Porobiłem trochę przy nim, 3 dni siedzę, porobiłem, no po prostu, ile mogłem to tam porobiłem, dużo jeszcze jest tam do roboty, no ale no jeździ, pali od kopa, pali od rozrusznika, trochę schłodnicy cieknie, być może, że po prostu za dużo nakleiłem tam tego kleju i nie można dobrze obejmą złapać węża. Może przez to po prostu, nie? To jest trochę sztywne i pokapuje sobie. No nie leci mocno, ale pokapuje, zobaczymy, przejadę się. Jak nie wycieknie, no to będzie dobrze. Co jeszcze? No dzisiaj opalarką spróbuję odświeżyć te plastiki w jakimś takim niewidocznym miejscu, spróbuję po prostu, żeby w razie czego nie poniszczyć ich. No i co? No, pierwsza jazda. Pierwsza jazda Dragsterem, Italjetem 180. Bleka Kas już czeka w pogotowiu na jazdę skuterze. No urzekł mnie ten skuterek. O, patrzcie, no kapie. Tak kapie jeszcze. Trudno, jeszcze raz trzeba będzie rozbierać. Nie wiem, czy kamera to pokaże. Czerwone podświetlenie. O, lusterka zamontowałem. Nawet pasują pod kolor tej ramy. Od strzała. Ciekawe, czy będzie, jak się nagrzeje, czy będzie więcej to ciepło. No opony są spękane, ale na tą chwilę powinny wytrzymać. Później zamówię. Zwłaszcza ta przednia jest bardzo spękana. 160, 140, nie ma co lecieć w nim na razie. Ale tak się przejechać, spoko. No i kopka nie odbija. Wyrobione jest tam. Nie cofa. Nie można tego zrobić. Kierunkowskaz ten nie działa, zwarcie jakieś się zrobiło, w ogóle nawet przedni nie działa. Prawy działa. Działa. Lampy palą. Wow. A palił. Skopki pali, no. Patrzcie tutaj, jak go włączyłem, to jeszcze tutaj jest dziura i też leci płyn. Ja ci dam, czemu nie chcesz odpalić? Jest, pali, ale coś ma. Den. Dobra, ja spróbuję z tą opalarką i jazda, pierwsza jazda. Nie tylko po Obrówca. Ale do tego stanu to nie wróci. Nie ma szans, nawet do polarki. Bumbelki wyszły. Was to jest. Patrzcie to, a tutaj mam jeszcze schowek na iPhone'a, patrzcie jak pasuje. I co, Oskar, zadowolony jesteś, że mam takiego Dragstera? Ja się tu przejechać chcę. Ale ja tobie nie dam się gonić na razie, bo ty mi kłada nie dałeś. Ale to idzie! Wiesz jak to idzie? Dobrze.
Paliwo jest? Jest. Ta żółta lampka się nie świeci? Nie. No to odkręćmy korek, niech się odpowietrza. Dobra, patrz, muszę sobie lusterka dopasować. Nawet wszystko widzę. Pierwsza jazda. Paliwo masz? Mam. Znaczy mam piątaka, wiesz? Za 5 zł najwyżej doleję. Jak masz 5 litrów, to na 100 km wystarczy. Podobno dużo palą. Dobra, zakręcaj, jadę. Nie mogę się doczekać. Jadę za tobą. A więc jadę. 5 zł wziąłem ze sobą. I zobaczymy, czy to 5 zł starczy mi na piwo. Jeżeli paliwa mi starczy. Na stacji oczywiście. To trzymajcie kciuki. Pięknie chodzi ten skuterek. Chyba będzie Oskar chciał się ścigać ze mną. Ale nie ma szans. Widzę go w lusterkach, w jednym i drugim. Kurde, 8 dych. Kurde. Chwila, moment i 8 dych. Chwila, moment i 8 dych miałem. Ja jadę tam, a ty pojedziesz ze mną? Pierwszy za tobą. Co? Ja za tobą. Dobra. Sobie śmiga. Kurde. Lepsze ma odejście niż moja beta. Ciekawe, czy mnie dojdzie, no. Ale zaczęło trochę bujać. Chyba trzeba nowe opony mu dać. Coś pięknego po prostu. Skuter enduro. Na bicie rekordów prędkości przyjdzie czas, jeszcze trzeba go dobrze najrzeć.
prawie 110 miałem, ale zaczęło tak... Widziałeś to? Nie, nie widziałem. Ale czułem, o, opony trzeba nowe dać. Albo gdzieś dokręcić silnik, może być, jak są wibracje, to zaczyna wiesz. A może to tak już jest, że po prostu takie wibracje wchodzi... Ale było widać, bo ja za tobą jechałem 90, to ty ponad 100 musiałeś jechać. No, prawie 110 miałem. No, działa dozownik, no. No, ale lepiej go nie używać. Tak. Gdzie jedziesz ty jeszcze? No chyba przez miasto i już wrócę, nie? No tak. Oskara wyprzedzę. O, jeszcze muszę sprawdzić na stacji, czy za piątaka piwo dostanę. Bo się tak narobiłem przy nim, że chociaż piwo wypiję. Bardzo leciutki jest. Muszę go jakoś wyprzedzić, nie? No i znowu 110. To musi się rozkręcić. Przyspieszenie ma mega po prostu. To już wiem dlaczego wszyscy chcą tego dwusuwa 180. Nara, Oskar! Taki skuter to tak. Na razie mogę nim tylko w prawo skręcać, bo kierunkowskaz działa prawy. Obroty trzyma ładnie. I przy zapalaniu z rozrusznika, to dopiero jak tak strzeli z rury, to wtedy zapali. Kręci, kręci, nie zapali, potem strzeli z rury i zapali. Tu się na czerwono zapaliło i nie wiem co. Może się zagrzał. Lusterka mega, wszystko w nich widać, nie trzęsie. No i teraz pytanie.
czy za piątaka dostanę to piwo za tą robotę. Nie działa, ale ręka działa. Siema. Dzień dobry. 5,50. 5,50. Desperado dostanę jeszcze. Grosz reszty dostanę. A jakie ja bym chciał za tą robotę to piwo? Koronę bym chciał. Ale 7 zł. Nie da rady. Jak już to coś zaszaleć, nie? Żywiec jasny, lekkie. Łomża jasne. Wiecie co? Wezmę tą łomżę. Bagażnik mam. No szkoda, że tylko łomża. Desperado 5,60. No widzicie. Siema, widziałeś jaka bryka? Szukam piwa za 5 zł, ale nie mogę znaleźć takiego dobrego. Dołożysz 60 groszy? No dalej, mów. Przy tych podwyżkach? No. Widziałeś taki skuter kiedyś? Włoski. 180. Pojemność, dwusów. Dzięki. Proszę. Czymś podobnym w jednej części, w jednym filmie nie jeździł ten? Jean-Claude Van Damme po ulicach Rzymu czasem? A właśnie nie wiem, być może. Akcji? Cicho, jak bagażnik się otwiera. O tak. Dobrze, wejdź. A, tutaj nie miałem ładowania przez jakiś moment. To jest kontrolka? Nie wiem. O, pali. Elonara. To jest rakieta normalnie. No powiem wam, że z tym przyspieszeniem to rzadko kto mi tu podskoczy. Łe tam, pięknie chodzi. Przyjedzie Daniel, pewnie będzie chciał się przejechać. Dałbym mu na ten pojechać tego V-Maxa, na pewno by zrobił go. Ale nie, opony wymieniam. Ten to by gumę palił dopiero. Ale nic z tych rzeczy.
tu widać właśnie te czerwone zegary. No teraz Raptor w odstawkę pójdzie. Tak, po przejażdżce powiem wam, że jest mega, mega skutero. Mega skuter. To ja się nie dziwię, że wszyscy chcą go mieć. Idzie pięknie, naprawdę. Po prostu aż brak słów. Aż brak słów. Być może, że te koła mogą bić też. Opony. Naprawdę są stare. To już kanciate. No lekki luz tu jest. No kurde, powiem wam, że nie mogę przestać kręcić odcinka z tym skuterem. Naprawdę, no jestem zachwycony. Kto jeszcze tym nie jechał, no jak dobrze pogada z Blekiem, no to mogę dać się golnąć takim i zobaczy po prostu to, co jest, co to jest. I zobaczy po prostu, co to jest, co to może, jak to jedzie. To jest po prostu mega. Jak jeszcze tylko opony wymienimy, no to będzie już w ogóle petarda. Chcę opony mu dać takie na prędkość po prostu, żeby było więcej tam slika, żeby nie było za dużo tych wcięć, żeby po prostu dobrze się kleił, nie? I łożyska musimy wymienić jeszcze w tym, w kole przednim i w kole tylnym. Czy coś będę przy nim jeszcze zmieniał? Może w przyszłym roku, jeżeli dostanę jakiś wydech może akcesoryjny do niego, no to może tak. Koszt, jaki kolega mi sprawdzał, Tomasz, to mówił, że 1600 zł widział taki wydech właśnie do tego dwusuwa. Ale to mówię, to dopiero w przyszłym roku, na razie nic nie robię, plastiki zostają takie, jakie są. Wszystko w oryginale, nic nie robię, jedynie może przyjść tutaj moja wlepa. Co jeszcze? Uspokoiło się wyciek z tego zbiornika wyrównawczego. Widać, doszło do jakiegoś poziomu, gdzieś tam jeszcze musi być po prostu jakaś dziurka, ale doszedł do poziomu i już przestało ciec, jest dobrze. Czy będę go zmieniał, rolki w nim na wariatorze? Nie, nie będę zmieniał. Chcę, żeby po prostu dużą prędkość można było osiągać na tym sprzęcie. Nie potrzebuje on więcej mocy, bo wystarczająco ma dużo mocy. Mogę się ścigać z samochodami, z motocyklami. Po prostu, no to jest mega, nie? Że mogę się ścigać tym skuterem z motocyklami, no. I naprawdę będą miały ciężko, bo to ma pod 30 koni. Dokładnie nie wiem ile. No i te opony, patrzcie. No, chcę po prostu, żeby tutaj boki były slickowe. Coś takiego jak w supermondziakach. Czyli będzie miał koła takie do skutera supermoto. Po terenie to nie będzie jeździło. Po deszczu nie będzie jeździło. O, i jeszcze coś takiego ma, że czasem brakuje mu prądu. Po prostu go przekręcę, nagle wszystko zgaśnie, jakby nie było prądu. I nie zawsze ze startera zapali. O, i teraz patrzcie, nie mam prądu w ogóle, nie? Wyłączę. Kopką zakręcę. I już jest. Nie wiem, o co chodzi. Co to może być? Czy ładowanie? I patrzcie, i znowu nie mam, nie? Nie wiem, czy to akku rozładowane, czy co. Być może, ale nie wiem, co go rozładowuje. Dobra, ja go naładuję, ale naprawdę, no po prostu jestem pod wielkim wrażeniem tego ścigacza. Ja już na niego skuter nie mówię, to jest mój po prostu ścigacz.
przejechałem się i po prostu dopiero zrozumiałem, co to jest. 108 kg wagi, leciutki, dwusuwik, 30 koni, 160 podobno leci. Ja 110 czy tam 115 leciałem dzisiaj na miastownik. Znaczy nie, pod miastowniem. Was okłamał. Nara, hejos.